No i proszę bardzo, teraz znaczy świetny entry, kolejny, no właśnie. Ważne jest, żeby zdobywać te pierwsze eliminacje. Nie udawało nam się to w regulaminowym czasie gry. A teraz po raz kolejny, druga runda z rzędu, mamy 5 na 4. I spokój, jest spokój. Teraz Jetker stanął chyba zbyt agresywnie, Szpero jeszcze będzie pomagał, Szpero nic nie widzi, Szpero nie zdąży wiać. Iceberg. I musimy się spieszyć. Przechodzimy przez Mołotowa, oj, dostajemy troszeczkę tych punktów zdrowia ujemnych, bo obijają nas przeciwnicy, ale co najważniejsze, mamy 3 na 3. Larsen zdążył zaplantować kill, odsłania kolegę, ale tu jest jeszcze Snatchy, który w tej rundzie gra naprawdę wyśmienicie. 3 fragi dla Snatchy'ego. Ma do pomocy Sobola, mamy DV właśnie Kamila. Bomba tyka, no, a Snatchy idzie na podsadzkę. Tutaj jest Ir, Snatchy, tak jest, Snatchy po ace'a, Snatchy! Snatchy ace w takim momencie, 18-17. Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellcase.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. Nawrot napisał nigdy. My zawsze jesteśmy sfokusowani. No i zobaczmy, te dual berety wjeżdżają, tutaj granaty błyskowe też miały dolecieć. Nawrot, co to jeszcze wykombinował? Wykombinował Kate z eliminacjami, no i podjeżdża Nawrot coraz to bardziej. No i teraz Nawrot z kolejnym fragiem, Nawrot, ale się przejechał. 3 eliminacje, 5 razy AK-47, są granaty. Nie ma ich co prawda jakoś niesamowicie dużo, ale teraz dużo one robią po naszej stronie, bo niesamowicie oberwali teraz terroryści. Już M2K ucierpiał, już trafił Snax po raz pierwszy, już trafił po raz drugi, Snax jeszcze jedzie, Snax po raz trzeci! No Snax to jest taka bestia, że ona na tych katakumbach czuje się rewelacyjnie na tej mapie, na jęśnięcie! Ależ dojechał teraz Snax, 3 niesamowicie ważne fragi, no... Daje Snax, zostaje Markoś, oni... we trójkę. Snax teraz wyłapie jeszcze rywala, ważna teraz ta eliminacja, jeszcze Snax szuka, jeszcze Snax obija, jeszcze dorzuci granat odłamkowy, ale tam już terrorystów nie będzie. No ale niestety Dimketron teraz przejmuje pozycję, Hesking także trafi, no i zostaje sam Snax. Sam Janusz, on oczywiście takie rundy już w swojej karierze wygrywał, ale ta, mam wrażenie, będzie bardzo trudna, bo jego pozycja jest mniej więcej znana, chyba taka najbardziej oczywista. Z tych, których może podejść. No i teraz Snax jeszcze trafi. Snax po raz kolejny, więc proszę bardzo, robi nam się 1-2. No a przecież HS King i Collins są mocno poobijani. A Snax nie chce się zatrzymywać. Snax jest głodny, Snax jest zły. Snax ma bardzo wielkie kły i oby to się sprawdziło. Jeszcze Snax odsmokuje pakę. No trochę to nie układa się dla terrorystów zbyt dobrze, bo odsmokowana ta pozycja. Oni dwójkowo teraz od ronda. No i Snax będzie łapał. On na raz będzie próbował to wszystko rozgrywać. Teraz te skany dorzucane. Snax tą bombę chyba rozbroi. Tak jest! Snax, ty królu złoty! Ty to ugrasz, ty jesteś szalony! To boję się o kolejne losy rund, tak szczerze, chociaż teraz agresywniej, być może właśnie to taką zagrywką będzie trzeba zaskoczyć Astralis Talent. No i zobaczmy, jak głęboko znurkował zawodnik Honoris, będzie chciał łapać kolejne eliminacje, teraz już druga. No ten potwór jest nie do zatrzymania, chociaż Fesor może być łowcą tych potworów, a jednak nie, to teraz dalej trzecia eliminacja. Rozpędza się zawodnik Honoris, wizuje tym wszystkim zer, ta jego snajperka totalnie ma ślepaki załadowane w swoim magazynku. Teraz po raz czwarty i teraz po raz piąty! Ale tak czy siak, jest dwójka żyjących zawodników Honoris. Będą musieli rywalizować i będzie to bardzo ciężkie zadanie, bo Adam już napiera od shorta. Sam teraz nie ma zbyt wielkiej ilości punktów zdrowia. Maus jeszcze w tym wszystkim dokłada swoją cegiełkę. Będzie ten krótki flash. Oślepił doskonale swojego rywala. Maus po raz kolejny i Maus po raz trzeci. Jak po raz trzeci? 13 do 12, Maus! Prosto między oczy. O, nie wygląda to najlepiej. Oj, ależ agresywnie się teraz zachowuje ten snajper. No, Friend musi pokazać mu, gdzie jest jego miejsce. No i rzeczywiście, ten Asimov zagrzmiał w najlepsze. Udaje się wyrównać sytuację nie udaje się wyrównać sytuację żyjących zawodników, ale zawężyć nieco bardziej tą przewagę, którą miał jeszcze przed sekundą Into the Breach. Sam Dobo ma 9 punktów zdrowia, Cypher też jest ustawiony w piasku. No i lada moment może wyłapać Rejko, przecież wiedział doskonale zawodnik Honoris, że tam znajduje się jeden z rywali. Jednak Friend, pomimo tego, że ma bardzo mało tych fragów, to może teraz się zrekompensować. Jest jeden, jest drugi, ale się rozszalał teraz Sebastian. Być może Friend będzie w stanie jeszcze to ugrać. No jego zawodnik, jest ta pesteczka, jest to dmuchnięcie, widzi to Friend i ten ugrywa to niesamowicie. Wsadził bedomek, zaradziałem na bedomek i wejdziemy tutaj.
auto. Dawaj. Jeszcze je biorą. Gaszę to kurwa. Może być gala trzonków. Palianku. Bantuję, Jolo. Jeszcze je gale. Mam holding short, no. Lewo nie ma. Ja w B się patrzę. Mam gale znowu. Nice. Fajnie. Bank. Jeśli patrzę. Aaaa! Dobra. Aho, mam pizę. No to była wina mapulu, panowie. Gdzie, bo jest? Ja nie widzę, kurwa. Co, nie widzę otwartego w ogóle, kurwa. Zachodzę B, czekajcie. No, gram na czas. Może być w drabie, go chwilę. Can't be pop, I'll be handy. Linia 1. Tam pewnie myślałem. Drabie. Szkur. No. B mamy. L, KSK, wyszedł. Nie wyszedł. Teraz muszę wejść. Tym szczurem jest tam, drukerem. Jeszcze SK. Ktoś na odnodze stoi. Zabijam od noga. Co tak? Tak, pod eską jeszcze. Ja plecie mam. Kurwa, sorry. Jest. Ja plecie, patrz. Trzymam SK. SK. Patrzymam. Nie mam granaty w żadnej. Oj, olej. Olej jeden do prawej. Chodzę górę. To jest góra? Nice, to są. Nie widzę. Czeskowy? Aaaa, no papi! Potrzeba. I podanie się jest jeden pada. Uff, one from episode. Nie ma tepa chyba. Nie chycił dopiero. Nice! Dobrze. Smoku na rampie. Gara leży, Shander. Cofnął się z rampa clean, pałac tylko może wyjść. A co pan? Under, cofnął się, Shander. Leży. Jeszcze jeden, Under biegnie. Tak, biegnie na pewno. Tak, i del pan. Po głowie, kurwa. Jest pod oknem na ławce. Pod oknem? Uuu, pod oknem. Zginę raczej. Gala. I ten pod oknem dwóch, jeden okna was skoczył. Ryzykuję, dojeżdżam mi. Oni nie cofnęli? Albo Andera, bo jeden okna skoczył. Anderem. Cofnęli. Anderem do B chyba, nie? Tak, uderzył cię z nożem. To pod B. Tak. Mógł skoczyć teoretycznie. Chyba to już zrobili. Rifot leży i ten mi się wydaje, że on w kuchni jest. Kurwa, ja dopiero podchodzę do domek. Trochę dajmy. A ja tu wyrzucam granatę i tak dalej. Ja mam ujęcie clear, to przyspieszam. Widzę damku, przyspieszam. O, na mojej kuchni. Zabezam. Zabezam cały czas, nie wiem o tobie. Super. I have kit and smoke. I think it's beerash, nothing mid. Yeah, rush probably. Yeah. Let's push left. Side to guys. Coming left. One more dildo. Behind you. I'm smoking game. Side. You have gate. Side last. Default. Nice. What the fuck? How I survived this? I don't know, man. So good.